Witajcie, moi drodzy. Cieszę się, że znowu jestem z wami. Co prawda jeszcze chrypka mnie trzyma i czasem nie czuję się najlepiej. No to powoli wracam do żywych. Dzisiaj pierwszy raz jako tako pomalowałam się specjalnie dla was. Przechodzę dość silne przeziębienie. I bardzo mnie ono wymęczyło i męczy bardzo. Ale nie mogę was zostawiać tak na długo, więc przychodzę do was z filmikiem, który jest podzielony na kilka części. Chciałam wam opowiedzieć o mojej książce. Chciałabym, żebyście mogli uczestniczyć w konkursie. I chciałam wam podziękować za moje subskrypcje, za ilość, jaka przybyła w ostatnim tygodniu. Kochani, zacznę od początku. Pod którymś filmikiem padł temat mojej książki. Tak, wydałam książkę Historię jednego marzenia. Wydałam tę książkę w 2005 roku. W Stanach Zjednoczonych dzięki fundacji Polish American Poets Academy. A w 2007 książka trafiła do polskich empików, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Książka była w empiku przez rok, cały nakład się rozszedł. Potem wydałam drugi nakład tej samej książki, który głównie można było ją otrzymać na takich spotkaniach autorskich z moją osobą. Ja na takich spotkaniach byłam w całej Polsce i bardzo się cieszę, że wielu z was poznałam. Teraz książka nie jest nigdzie dostępna. Szykuję drugą część Historii jednego marzenia. Całkiem inną, bo pisaną już z takiego punktu widzenia dorosłej osoby. Także książka będzie inna. Mam nadzieję, że równie pochłonie was, tak jak pierwsza część. Pokażę wam książkę. Tak wygląda Historia jednego marzenia. Mogliście ją spotkać właśnie w Empikach. Piękna okładka, którą narysował mój znajomy. Więc tak wygląda książka. Książka jest o mnie. Książka jest o tym, jak to było w moim życiu i czego ja się trzymam w swoim życiu. Bo na pewno mam takie filary, których się trzymam i nie puszczam. Ja byłam po prostu od początku jakimś takim bardzo dojrzałym dzieckiem i na wiele rzeczy inaczej patrzyłam, ponieważ wielokrotnie stałam na granicy świata żywych i tego świata, którego jeszcze nie znam. I często moje losy się bardzo ważyły, moje zdrowie podupadało. Ale jak widzicie, jestem tutaj i mam się całkiem dobrze. A książka opowiada o tym, co jest w życiu najważniejsze. Dla mnie najważniejsze są trzy rzeczy. Miłość, nadzieja i wiara. Myślę, że bez tych trzech rzeczy po prostu nic nie istnieje. I ja się ich po prostu trzymam, nie puszczam. I one mnie tak naprawdę trzymają przy życiu i dodają takiej energii, jaką mam. I właśnie o tym jest książka, o tej miłości, o tej nadziei, o wierze i o tym wszystkim, co nas otacza. Także to jest kilka słów o książce. Niestety książka nie jest już nigdzie dostępna. Jeżeli jesteście zainteresowani książką, to piszcie do mnie na prywatną wiadomość.
Kilka egzemplarzy jeszcze mam, więc po prostu napiszcie, zobaczymy, co da się zrobić. Ale mam dla Was dwa egzemplarze, takie specjalne, właśnie książki. Chciałam podziękować Wam za prawie 2400 subskrypcji. Do tej sumy zostało naprawdę bardzo niewiele, dlatego chciałam nagrodzić Was za to, że jesteście ze mną i przekazać Wam dość szczególną cząstkę siebie. Dlatego właśnie ten konkurs. Do wygrania są dwie książki i konkurs będzie trwał od dziś. Wszystkie informacje będą zawarte w opisie, dlatego przeczytajcie bardzo, bardzo dokładnie opis. Dwie książki pójdą do dwóch osób z dedykacją ode mnie. Także mam nadzieję, że to będzie fajny prezent dla Was, może dla Waszych rodzin. To, dla kogo zdecydujecie, to jest Wasz wybór. Także bardzo Wam dziękuję za te 2400 subskrypcji. W moim życiu nigdy nie czułam tak wielkiego wsparcia ludzi jak teraz. Poznaję niesamowitych ludzi, którzy zajmują się YouTube'em. Natalia, Ania, Karolina, Olga i wiele, wiele ludzi, którzy po prostu motywują mnie cały czas do tego, żeby nadal nagrywać i nie poddawać się w tym YouTube'owym świecie. Za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Wam, YouTuberzy oraz Wy widzowie, bez których to wszystko też nie miałoby sensu. Także dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że książki będą taką cząstką mnie dla Was. No, także lećcie teraz do opisu. Zobaczcie, co trzeba zrobić, aby otrzymać książkę. Wybiorę dwie osoby, które najciekawiej napiszą to, co chcę od Was usłyszeć, przeczytać, ale wszystko w opisie. Także pamiętajcie, kreatywność jest najważniejsza. Kochani, ściskam Was bardzo mocno. Dziękuję, że jesteście ze mną. Przepraszam za dzisiejszy mój taki dość skromny wygląd i tło, i to, że kamerką internetową znowu nagrywam, ale fizycznie jeszcze nadal nie czuję się najlepiej. Także zresztą już widać, już mój głos pada. Całuję Was bardzo mocno, dziękuję, że jesteście i do zobaczenia w następnych filmikach. Ach, mam jeszcze jedną wiadomość. Jestem w trakcie budowania mojej nowej strony internetowej. Jak tylko ją skończę robić, przekażę Wam link, bo to będzie taki mój nowy blog, na którym już naprawdę będę często pisać, dlatego teraz nie uaktualniam bloga. Całuję Was bardzo, bardzo mocno i do zobaczenia niebawem.